Cześć dziewczyny, witajcie wszystkie bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, jak znaleźć tą jedną wymarzoną suknię ślubną. Jako, że pracuję w salonie sukien ślubnych, postanowiłam, że przygotuję dla Was taki mini poradnik i Wam pomogę w tym wyborze, czy też w przygotowaniu się do poszukiwań, czy też do upolowania tej jednej wymarzonej. Dobra, no to zaczynamy. Ja będę się posiłkowała taką mini ściągą, gdyż nie chcę o niczym zapomnieć po prostu, najzwyczajniej w świecie. Dobra. Punkt pierwszy to zrobić rozeznanie. Zerknijcie w internet, gdzie są salony w Waszej okolicy. To jest przede wszystkim najważniejsze dla mnie. Następny punkt to jest poznać trendy i nie sugerować się nimi. Na pewno każda z Was ma Instagram, czy też każda z Was ma tą aplikację Pinterest, które nam pokazują te przepiękne suknie ślubne. Chcę Wam powiedzieć, że najczęściej to są suknie, które są od couture, czyli one nie są do noszenia. One są na pokazy mody bądź do zdjęć. Więc miejcie to na uwadze, że jeżeli sukienka jest wielka, ogromna i ma ogromną długość, jest strasznie długa, bądź ma wielki, długi tren, to ona najczęściej jest nie do noszenia. Żebyście miały to na uwadze. Dobra, punkt trzeci. Obejrzeć kolekcję w internecie. No, jak już znajdziecie, jakie firmy są w Waszych okolicach, to zerknijcie sobie na kolekcję, ponieważ najczęściej firmy wrzucają zdjęcia swoich kolekcji i będzie to dla Was ułatwienie, bo nie będziecie po prostu szukały, nie będziecie wchodziły i nie będziecie w ogóle zaglądały do salonów, w których kolekcje Wam się nie będą podobały. Następne. Zadzwonić i zapytać się o rozmiary. Niektóre z Was są w rozmiarze plus size. Ja też mam takie klientki, w zasadzie mam takich klientek dużo, ponieważ nasza firma prowadzi również szycie na miarę sukni w większych rozmiarach. I wiem, że z tym jest problem. Więc jeżeli macie rozmiar większy, to warto zadzwonić do konsultanta i się zapytać, czy ma taki rozmiar, jest wybór, jeżeli chodzi o numery plus size. A także jeżeli nie ma, to czy jest opcja ściągnięcia na przykład z innego działu, jeżeli Państwo prowadzą różne oddziały w firmie. No. I to samo się właśnie tyczy mniejszych rozmiarów, ponieważ z mniejszymi rozmiarami typu 34 może być również, 32, 34 może być również problem. Dobra, kolejny punkt to nie wszystko naraz. Czasami nie mam takie klientki, które przychodzą do mnie i mówią, że to jest ich szósty salon, czy tam siódmy salon, czy piąty w ciągu dnia. Ja uważam, że to jest bardzo źle i to jest bardzo niedobrze. Samo szukanie sukni ślubnej powinno być dla Was ogromną przyjemnością, więc według mnie maksymalnie dwa salony na dzień to będzie optymalnie, bo wtedy nie będziecie zniechęcone, bo na pewno będziecie dużo mierzyć, będziecie zmęczone. Teraz jest jeszcze z gorąco, w salonach też jest gorąco, nie każdy salon ma klimatyzację. Uważam, że warto podzielić sobie po prostu te wizyty na dwie dzielenie. Dobra, następnie nie brać doradców. U mnie najgorzej jest, jak przyszła panna młoda, bierze z sobą całą rodzinę. Najczęściej są to pięć koleżanek i mama na przykład. Załóżmy, może nie pięć, ale często jest tak, że bierze dużo koleżanek i mama, teściowa. I każdemu podoba się co innego, a pannie młodej co innego. I one oczywiście zawsze ją przekrzykują i nic z tego dobrego nigdy nie wychodzi, więc jeżeli planujecie wziąć kogoś ze sobą, to weźcie bliską przyjaciółkę, która Wam szczerze podpowie. Jeżeli uważacie, że to jest mama, bo mama, ja na przykład kocham z mamą chodzić na zakupy, to weźcie mamę ze sobą. Weźcie osoby, które będą naprawdę dla Was chciały dobrze i nie będą wybierały sukienek dla Was te, które im się podobają. No i tyle. Dobra. Następny punkt, siódmy, otworzyć się na inne. Niektóre z Was, jak oglądają te aplikacje, oglądały zdjęcia w aplikacjach, myślą sobie, że tak, ja chcę Selenkę, bądź tak, ja chcę Princeskę, tam mi się strasznie podoba i taką bym tylko chciała, tylko taką i tylko taką. Nie. Ja uważam, że nie warto się uprzedzać, znaczy nie uprzedzać, nie warto się ukierunkowywać tylko i wyłącznie na jedno. Miejcie otwarty umysł, miejcie duszę uśmiechu, więc jak panie na przykład się dzwonią do mnie, chcą umówić się, pytają, co mają ze sobą przynieść, to ja mówię, dużo uśmiechu poproszę i to będzie tyle. I tyle, i wtedy będzie już ok. Więc to też musicie mieć na uwadze, że warto się otworzyć na inne, bo może się okazać tak, że chcecie sukienkę zwykłą muślinową z dobrym, gładkim, delikatnie zwiewnym muślinowym, a wyjdziecie z suknią, która jest princeską, która będzie obfita, wielka jak beza i błyszcząca jak słońce o poranku jakkolwiek, czy też jak choinka, bo tak też często się zdarza. Także otwórzcie się i miejcie dobry po prostu nastrój, wybierając się do salonu sukien ślubnych. Dobra, następnie mierzyć każdy fason. No właśnie, to do tego też zmierzałam, że warto zmierzyć każdy fason. Wtedy będziemy wiedziały, w czym jest nam naprawdę dobrze. Czy w dekolcie serduszko, czy w dekolcie inaczej księtym, czy w spódnicy prostej, czy w spódnicy typu literka A, czy w jakiejś tam dużej bezie, że się tak wyrażę. Więc mierzcie każdy fason, próbujcie, testujcie. Zakładajcie kolor ekry, zakładajcie biel. Teraz wiem, że
do mody, do roku 2019 są też różne kolory tiulu, jakieś tam łososie, róże, beże, więc mierzcie, przymierzajcie, przykładajcie i wtedy będziecie wiedziały, w czym wyglądacie najlepiej. Dobra, następny punkt 9. Pamiętać o wizji wesela. Najgorzej wypada w momencie, kiedy dziewczyny mają wiejskie wesele i zakładają sukienkę princeskę, więc pamiętajcie, żeby to było wszystko takie zgodne z tą jedną wizją. Więc jeżeli planujecie ślub typu wiejski ślub, to załóżcie sukienkę boho. Fajnie będzie, jak będzie w kolorze również ekry. Czyli pamiętajcie również o tej wizji wesela. Dobra. Ważne jest też, żeby zapytać się o dodatki, bo w każdym salonie tak na dobrą, niemalże każdy salon też również prowadzi dodatki typu welon, typu buty, typu biżuteria, typu bolerka, bo pamiętajmy, że sukienka może nam nie wystarczyć w momencie, kiedy okaże się, że dzień będzie chłodny, więc pamiętajmy o tym również, że w salonach można kupić wszystko, od stóp do głów można się ubrać na wesele. O pończochach, o rajstopach, o pasach do bielizny. Fajnie również, jak ściągniecie sukienkę, będziecie również ładnie wyglądać na tym, w tym, podczas tego wieczoru, jak ją po prostu z siebie ściągniecie, zedrzecie, zdejmiecie jakkolwiek. Dobra, i co jeszcze? Punkt 11. To jest punkt taki bardzo ważny według mnie, bo to jest rabat. Każdy salon może Wam zaoferować rabat. Jeżeli o ten rabat nie będziecie się pytały, to tego rabatu nie dostaniecie, więc pytajcie się o rabaty, a je będziecie miały. No i co? Tutaj jakieś takie gwiazdki też przygotowałam. To już nie jeżeli chodzi o sukienkę ślubną, ale to jest taka gwiazdka, bo to jest temat taki dookoła, czy też około sukniowo-ślubny, że tak się wyrażę. Przewidzieć, że nogi będą boleć. To jest punkt 12 u mnie. Pamiętajcie o tym, żeby wybrać buty, które będą dla Was wygodne. Ja wiem, że różne firmy robią buty, że są firmy, które robią buty do tańca, że są buty, które robią buty stricte do ślubu, ale te buty nie zawsze są wygodne. Nawet jak mają 11 cm czy 12 cm i jest firma z dobrej jakości, są buty z dobrej jakości skóry i dobrze są wyprofilowane, to 11 czy 12 cm wydaje mi się, że to będzie nazbyt wysoki obcas dla osoby, która nie nosi tych obcasów wcale, więc pamiętajcie o tym, żeby były buty na odpowiednim obcasie dla Was. No i przede wszystkim dobrej jakości, by ta stopa się po prostu nie zaparzyła, nie zapiekła i żebyście nie miały takich odcisków, bo ja widzę, jak dziewczyny idą w obcasach, sama czasami jak wychodzę i zakładam obcasy, ja po 2 godzinach cierpię, jeżeli są naprawdę wysokie, więc pamiętajcie o tym, bo macie być szczęśliwi, macie mieć ładne mordki uśmiechnięte podczas tej ceremonii i później również na zabawie. Dobra, i co jeszcze? I to wszystko. Wydaje mi się, że to wszystko. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam i jeżeli Wy macie ochotę coś dopisać, to koniecznie dopiszcie pod filmikiem. Na pewno to będzie pomocne dla Waszych koleżanek, które będą oglądały ten filmik. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!